Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. A dziś gościem Radia Warszawa jest Karol Goliński, członek Rady Osiedla Centrum 4, organizator protestu. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, jakiego protestu i w jakiej sprawie, ale na początek apel do słuchaczy i widzów Radia Warszawa na YouTubie. Zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Warszawa, rzecz jasna, ale także do wspierania Radia Warszawa na Patronite. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego materiału, ale także na stronie Radia Warszawa na Patronite. Można na nią przejść, skanując kod QR, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Zachęcamy do wspierania Radia Warszawa. To ważne dla naszego rozwoju. Panie Karolu, organizator protestu, no właśnie, w jakiej sprawie? Co nie podoba się mieszkańcom Śródmieścia, mieszkańcom centrum stolicy? Przede wszystkim nie podoba nam się całościowo wizja tak zwanego nowego centrum, która jest realizowana bez jakichkolwiek konsultacji ze społecznością lokalną, z mieszkańcami, która jest skierowana moim zdaniem przeciwko mieszkańcom, tym mieszkańcom tu od pokoleń i tak samo przeciwko kierowcom, którzy stali się takim oficjalnym chłopcem do bicia przez warszawskie elity, tutaj powiedzmy ratusze, elity władzy, czy już tak zwanych aktywistów miejskich. Mhm. Co precyzyjnie się nie podoba, jeśli chodzi o te plany inwestycyjne? Przede wszystkim w tej chwili likwiduje nam się około 450 miejsc parkingowych. Wszystko tylko po to, ponieważ miasto robi w partnerstwie publiczno-prywatnym parking pod Placem Powstańców, więc chodzi o to zwyczajnie, żeby jakby nagonić klientów prywatnemu inwestorowi. Miasto ten parking odzyska dopiero po 400 latach. Mhm. Jest też jakikolwiek brak możliwości dojazdu do miejsc zamieszkania. Są zamykane kolejne ulice, kolejne kwartały centrum, gdzie jednak cały czas mieszka dużo ludzi, których nie zdołano wykurzyć tą, prawda, słynną reprywatyzacją. I ci ludzie w tej chwili są, moim zdaniem, jest to kolejna szykana, żeby ci ludzie jakby sami się z tego centrum wynieśli. Centrum ma być dla turystów, ma być dla, przede wszystkim, no wiadomo, deweloperów, którzy będą budować to, ale centrum ma być też dla jakichś takich nowoczesnych artystów, którzy tam może jakieś te puste kamienice zajmą czy coś, natomiast nie ma być dla mieszkańców. Ludzie, zwykli ludzie pracujący uczciwie, ludzie, którzy prowadzili tam jakieś drobne biznesy, ludzie, zwykli ludzie pracy, tudzież ludzie, powiedzmy sobie, którzy tam mieszkają już na starość praktycznie, którzy brali udział jeszcze w odbudowie stolicy. Ci ludzie są wszyscy dla ratusza tylko ciężarem. Ciężarem w utopijnej wizji nowego centrum, które ma wszystkich uszczęśliwić zielenią, gdy w tym samym czasie ratusz likwiduje kolejne miejsca starej zieleni, na przykład w postaci skweru na Smolnej, gdzie wiadomo, wszystko jakby dla deweloperów, wszystko dla patoturystyki z Wielkiej Brytanii, która tu się przyjeżdża tanio bawić, natomiast nic dla mieszkańców. Mieszkańcy są, mimo niejednokrotnych rozmów, mimo dziesiątek pism, które pisaliśmy, nie są brani pod uwagę w ogóle. Najpierw się robi inwestycje, a potem się myśli, a może coś tam tym mieszkańcom damy, jak może jakoś tam się uspokoją, ale to jest wszystko na zasadzie, że aby jakikolwiek ruch samochodowy przestał w tym centrum istnieć. To szczerze mówiąc, ciężko się słucha, jak pan mówi, że władze stolicy nie słuchają mieszkańców. Trudno się dziwić tym emocjom. Pierwszy protest już za nami, tak, w lipcu, związany z zamknięciem tunelu przy ulicy Złotej. Przy Złotej, tak, który gdzieś tam udrażniał ten ruch, a teraz się mocno zakorkowało. Jak to wygląda w tej sytuacji? Jest już w tej chwili. My liczyliśmy na ten nasz protest organizowany 5 września, bo myśleliśmy, że dopiero tak naprawdę ten armagedon komunikacyjny zacznie się, jak zacznie się rok szkolny. On się już zaczął. On się już zaczął. Stoi w tej chwili codziennie od praktycznie godzin porannych do późnego wieczora. Stoi 2-kilometrowy korek w centrum. Tak zostały te objazdy zrobione. Tunel był jedynym wyjazdem dla mieszkańców też, bo oczywiście bardzo współczuję tym, którzy przejeżdżają tam, ale jeszcze bardziej też nie ukrywam, współczuję mieszkańców, którzy tam mieszkają, muszą stamtąd wyjechać, więc tam ani nie można w tej chwili zaparkować, nie można też stamtąd wyjechać praktycznie, ponieważ nie dostaliśmy tak zwanego identyfikatora NC, który pozwalałby nam na przejazd przez Plac Pięciu Rogów. Pan od organizacji ruchu, pan Dambi, stwierdził, że nie ma policji, żeby obsadzić, żeby to kontrolowała. Policja ponoć się nie zgodziła, natomiast pan Dambi też stwierdził, że prawdopodobnie jak dostaniemy te identyfikatory, to będziemy może je na lewo komuś oddawać, może, nie wiem, rejestrować na siebie samochody przyjezdnych. No, założenie, kiedy zakłada się, że własni wyborcy są jakimiś potencjalnymi oszustami, jest dla mnie kuriozalne.
Czyli zerowe zaufanie. Zero zaufania do mieszkańców. Mhm. Pan powiedział, że zaplanowaliście protest 5 września, bo wtedy spodziewaliście się, że ten ruch rzeczywiście się stanie, nasili. Tak, a to już się de facto... A to już jest w tej chwili, tak? To jest w tej chwili, że praktycznie jest tam... Nie można wjechać, ci, którzy muszą, wjeżdżają, ale nie można stamtąd wyjechać. Mieszkańcy praktycznie mają problem z wyjazdem na wakacje, na przykład z małymi dziećmi. Mają problem, żeby w ogóle wyjechać z własnego jakby podwórka praktycznie, nie? Mhm. Wspomniał pan też przed rozmową jeszcze, że media się tym nie interesują. Media te, przynajmniej tak zwanego oficjalnego nurtu, się nie interesują, bo to jest taka rysa na tym idealnym wizerunku, prawda, no, pana prezydenta, który jest, wiadomo, szykowany na prezydenta Polski, więc to jakby to źle rzutuje na jego jakby wizerunek i to jest po prostu przemilczane. Podobnie jak kiedyś, dopiero żeby tam nie, po paru latach sprawa reprywatyzacji wyszła. To nie wyszło od razu. Ludzie byli pozbawiani mieszkań, 50 tysięcy ludzi straciło mieszkania i to też przechodziło na początku bez echa. To jakieś niszowe w ogóle, w zasadzie, no, czy właśnie radia, czy jakieś mniejsze, powiedzmy sobie tam gazety, to o czym coś publikowały, natomiast w głównym nurcie o tym nie było w ogóle. Dopiero aż się doszło do takiego stopnia, że nie można było tego ukryć. Mhm. Pan liczy, że teraz będzie też podobnie, że ta szala goryczy się przeleje? Tak, na to liczę. Czara goryczy. Na to liczę właśnie w przypadku reprywatyzacji i liczę też na solidarność warszawiaków, nie ukrywam, tak? Dlatego mówimy, że robimy protest dla wszystkich, ogólnowarszawski, że to nie jest protest tylko jakichś garstki mieszkańców, którym zamknięto jedną uliczkę, bądź zlikwidowano 5 miejsc parkingowych. Nie, odnosimy to do tego, że po prostu ratusz musi się liczyć z mieszkańcami, również mieszkańcami starych dzielnic, które no, według statystyki wyborczej w dużej mierze no, mniej chętnie głosują na obecne władze ratusza. Jak się mieszka generalnie w centrum Warszawy? Powiem szczerze tak, tam moja rodzina mieszka tam od prawie 80 lat i żeby nie to, że to mieszkanie, powiedzmy, tam mam od pokoleń, że mam w tej chwili małe dzieci, to bym się stamtąd wyprowadził, po prostu tam to jest miejsce nie do życia. Nie ma, likwiduje nam się szpitale, nie ma dojazdu do przychodni. Miałem taką sytuację na przykład, że w centrum miasta, jak moja żona była w poprzedniej ciąży, i okazuje się, że nie ma położnej, bo stwierdzam, że w sumie dla centrum miasta to nie warto prowadzić takich instytucji, jak właśnie szpitale, przedszkola, to się likwiduje powoli. To ma być mekka turystów, to ma być, wiadomo, teraz wszystko zrobione pod tą tak zwaną, te tak zwane Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli no, moim zdaniem takiej no, specyficznej sztuki, dość dla specyficznego odbiorcy. I to jest tylko pod tym kątem, żeby ci ludzie mieli jakoś pod jakieś eventy, tak zwane kulturalne, chociaż to różnie było z tą kulturą tych eventów, jak do tej poryśmy widzieli na tym samym Placu Pięciu Rogów, no mieliśmy jakieś tam no, praktycznie tęczowe piątki zamiast jakiejś kultury, no ale to już tam, powiedzmy sobie, już taka moja dygresja. Mhm. Nawiązał pan do afery reprywatyzacyjnej. Pan w te... ten problem też nagłaśniał, też się angażował. Nagłaśniałem, działałem w stowarzyszeniach lokatorskich, między innymi też w Stowarzyszeniu Lokatorów ulicy Zgoda 4. No, walczyliśmy o swoją kamienicę, walczyliśmy o swoje mieszkania, tak, które mam tam, nasze rodziny tam mieszkają od pokoleń, tak, walczyliśmy o swoje miejsce na ziemi i udało nam się, na szczęście, dzięki tam postawie też powiedzmy ówczesnej władzy jakoś to zatrzymać, władzy polskiej oczywiście mówię. Natomiast w tej chwili tam praktycznie kamienic zasiedlonych to jest 1/4. Tam większość to straszą pustostany. Wchodzi się w slumsy praktycznie, które w tej chwili właśnie wymyślono taki kuriozalny pomysł, żeby te niszczące kamienice, pomazane graffiti, pełne jakichś tam powiedzmy narkomanów, elementu przestępczego, którym się zbiera w bramach, żeby je zasłonić drzewami, bo będzie ładnie wyglądać na pocztówce wtedy. No tak jest mniej więcej, jaka jest polityka władz miasta. Kiedyś przynajmniej jak jeszcze za minionej słusznie epoki, jakieś takie powiedzmy chciano stare zniszczone kamienice odgrodzić, to budowano jakieś piękne z zewnątrz, piękne budynki od ulicy. Natomiast w tej chwili okazuje się, że wystarczą drzewa, nie? Także żeby... Drzewa wszystko zasłonią. Tak, wszystko zasłonią, będzie zielone, o, i uśmiechnięcie. Problemu nie będzie widać. A jak kwestia teraz po ulewie w centrum, jak sytuacja? Znaczy w centrum sytuacja jest paradoksalnie dość stabilna, w ogóle jak i w starych dzielnicach. Najbardziej cierpią właśnie wszystkie tak zwane nowe inwestycje, które były często budowane bardzo szybko, bez przemyślenia, po to tylko, żeby jakieś tam, powiedzmy, pieniądze przyszły z Unii i trzeba je szybko wykorzystać. No i to w tej chwili niestety procentuje, już nie mówię tam o tych biednych ludziach, zrobionych tam na szaro przez deweloperów, którzy ich tam no, nie brali pod uwagę, czasami może być powódź w Polsce. Tak? To jest taka sytuacja, jak z powodzią stulecia, że zbudowano na terenie zalewowym. No, w Warszawie nie ma aż takiej sytuacji, natomiast jest, no, dużo nie brakuje. Tak, są zalewane piwnice, garaże, dobro mieszkańców. Również tych mieszkańców, tych właśnie nowych dzielnic też mi szkoda. Miasto, może sami też przejrzą na oczy, że miasto też nie jest tak naprawdę dla nich, tylko miasto jest, ratusz działa praktycznie sam dla siebie i dla większej polityki. A jak pan ocenia fakt, że te miejsca po tych większych
większych ulewach to właśnie są zawsze te same, jeśli chodzi o zalania. No to jest brak koordynacji tutaj działań służb miejskich. To jest też niedoinwestowanie spółek miejskich, nie da się ukryć, tak? To jest brak nadzoru nad tymi spółkami miejskimi ze strony ratusza. Bo w spółkach miejskich mamy karuzelę stanowisk ludzi, którzy z nadania politycznego, którzy gdzieś tam odchodzą, chwilowo nie załapią się jakieś tam, powiedzmy sobie, miejsce w Sejmie czy w samorządzie, wtedy są lokowani w spółkach miejskich. Tacy ludzie zarządzają bez żadnych kompetencji. No i to wygląda jak wygląda, tak? Natomiast miasto, zamiast właśnie, jeśli coś jest wielokrotnie, tak się dzieje, to zamiast właśnie inwestować w tej chwili 50 milionów w jakiś tam kuriozalny placyk w centrum miasta z oczkiem wodnym, który nie wiadomo komu i czemu ma służyć, to może warto byłoby tą sytuację właśnie wodno-kanalizacyjną uporządkować, która jest i która dotyczy wszystkich. Sugerował, apelował, prosił Karol Goliński. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Karol Goliński, członek Rady Osiedla Centrum 4, organizator protestu 4 września, tak? 5 września 5. o godzinie 15. 5 września o 15 będziemy to relacjonować. Ulica Złota. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam, tak jak na wstępie, do wspierania Radia Warszawa na Patronite. Dziękuję serdecznie. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.